2017 roku Katarzyna Zielińska po raz drugi została mamą. W mediach społecznościowych często zamieszcza fotografie swoich pociech. Fani namiętnie komentują jej posty. W internecie funkcjonuje ogromna grupa matek, które chętnie pouczają inne, jak wychowywać dziecko i co jest dla niego najlepsze. Na krytykę ze strony tzw. instamatek została narażona Katarzyna Zielińska. Aktorka udostępniła na swoim profilu na Instagramie fotografię swojego młodszego syna Aleksandra. Chłopiec wdrapał się na półkę z jedzeniem dla niemowląt. Elisio, gdzie jesteś? Napisała Zielińska. Instagramerki od razu zwróciły uwagę na smoczki, które leżą na podłodze. Pod postem wybuchła kłótnia. Nie dość, że słoiki, to jeszcze smoczki na podłodze. Halo. Mops. Skomentowała jedna z matek. I te stopy gołe, dodała kolejna. Zielińskiej zarzuciły również, że chłopiec jest głodny, dziecko szuka jedzenia. W obronie aktorki stanęła jedna z użytkowniczek, do czego to doszło, już nie można pokazać zdjęcia słoiczków dla dzieci nawet, bo od razu komentarze.